Siemanko, cześć, witajcie. Dzisiaj mamy 10 lutego po godzinie 14. No i cóż mogę powiedzieć, ferie uważam za rozpoczęte, czyli nadszedł czas na wszelakiego rodzaju remonty oraz naprawy maszyn, a także ciągników oraz ich modyfikacje. Ze względu na to, że jak to ktoś powiedział, życie trzeba sobie ułatwiać, a nie utrudniać. Dlatego też wpadł nam taki kolejny pomysł do głowy, który nie wiemy, czy nam się uda zrealizować. Zobaczymy, ale jest plan taki, żeby z kosiarki właśnie tej, przed której stoję, czyli kosiarki Z181, zrobić kosiarkę rozkładaną oraz składaną na siłowniku, a nie męczyć się ręcznie. No bo ci, co oczywiście posiadali oraz posiadają tego typu kosiarkę, no to wiedzą, jakie to jest uciążliwe, jeśli na przykład dwa pola dzieli rów, no i trzeba przejechać, bo się nie da przez rów przejechać, trzeba przejechać z jednego pola na drugie innymi przejazdami, no to wiadomo, trzeba kosiarkę złożyć i rozłożyć, jak się nie da z rozłożoną. No oraz oczywiście, jak są gdzieś pola łąki oddalone do koszenia, a w danym dniu może być też, jak to też bywa, wiele trzeba skosić, no i to też trzeba się samemu namęczyć z tym rozkładaniem i składaniem ręcznym, no to też wpadliśmy na pomysł, żeby po prostu tutaj stawić siłownik, żeby kosiarka po prostu składała się tutaj, rozłożyć ją już na stałe oraz składała się tutaj pionowo. Nie wiem, powiedzcie mi, co wy o tym sami sądzicie, czy coś takiego się sprawdzi. Właśnie tutaj nie wiem, czy to nie będzie osłona wadziła. Kurczę, przy składaniu, rozkładaniu, tak sobie właśnie teraz też myślę. To właśnie trzeba wszystko przemyśleć. No i też tutaj to wszystko wytrzyma, bo siłownik się znajdzie, zaraz wam pokażę od czego. No ale taki już jest plan. Także powiedzcie, co wy o tym sądzicie. Czy ktoś z was coś takiego robił? Może widzieliście, spotkaliście się z czymś takim, że ktoś takie coś zrobił? To byłoby bardzo pomocne, może gdzieś jakieś zdjęcia. To bym też chętnie zobaczył, może też na internecie poszukam. No bo siłowniki po prostu są dwa tutaj od znaczników, my ich po prostu nie używamy, zostaną przeze mnie odkręcone. No i jeden siłownik wykorzystałbym akurat do tak jak mówię, do składania i rozkładania kosiarki. Także może wy się coś z czymś takim spotkaliście, może ktoś z was takie coś robił. No wy powiedzcie się w komentarzach. Ja nic, zabieram się za pracę, no bo będę przejeżdżał ciągnikami z jednego miejsca na drugie, czyli tamta przyjedzie tu, a ta 40 pojedzie tam, z dwóch powodów. Z jednego, no bo będzie tamta malowana, a z drugiego powodu, no bo będę robił też hamulce. Żeby były na dwa koła, no bo jest na jedno. Także nic, przepalam. Zobaczymy, czy odpali. Może jak odjadę, gdyby trzeba było beczkę wyciągnąć czy coś, ją postawię tak. Jak słychać, chodzi jak rakieta. Zaraz jeszcze wodę z niej spuszczę i zabieram się do wjazdu tamtą. No i będę koło brał i po prostu odkręcał obciążniki. Wiadomo, pasuje zrobić te hamulce.
Na dwa. Dobra, prędy wyłączone, wszystko jest ok. No ładniutka, z tymi chlapaczami z tyłu, to elegancko. Co jest, Reksiu? Oj, ty psino moja. No i nic, na tamto miejsce pójdzie ta, no i to koło będę odkręcał. Czym jak ta? Śniegu, jak widzicie, napadało, troszeczkę jego jest, kolejny, jak widać, są. Nie zgaśnie, jest za bardzo na gazie ustawiona na lince. No. I teraz wam tak powiem. Ciągnik będzie malowany, także szykowany będzie przeze mnie do malowania. Będą ściągnięta maska oraz błotniki. Zaraz się tu zabieram za koło. Oraz będzie malowany na kolor żółty. Na kolor żółty, tak postanowiłem, żeby po prostu wyróżniał się też, nie żeby nie było już tego koloru czerwonego, będzie pomalowany na żółty. Kupi się Hammerite'a, czyli z rodzaju takiej farby jak tamten, bo jak sami widzicie, na tamtym się elegancko trzyma i jest dalej czerwoniutki i elegancki, a tutaj czerwień zbordowiała, taka jakaś się dziwna zrobiła, no niestety taka do D. Silnik będzie malowany oraz całe tutaj wszystko będzie malowane na szaro. Razem pewnie dalej z felgami, ze wszystkim. No a wszystko resztę będzie na żółto. Żeby po prostu ten ciągnik jakoś się wyróżniał. A nie był dalej czerwony. Czyli ciągnik już zmieni swoją kolorystykę na żółtą. Tak postanowiłem i tyle, żeby było. Co wam tu mogę powiedzieć? Zanim przejeżdżałem tym ciągnikiem, widzicie, co się stało. Ten pierwszy obciążnik, czyli dokładnie trzeci, bo są trzy obciążniki. Ten pierwszy od środka, pierwszy obciążnik się odkręcił, widocznie poluzował. Ze względu na to, że widocznie brat nie dokręcił dobrze. Gdyż na łące, nie wiem jak to robić, czy chyba kosił, czy coś. Po prostu urwał się wał koła. Dlatego też widocznie nie podokręcał tego dobrze. No i stało się jak stało. Poluzowało się wszystko. Nie wiem, czemu się tak ciężko to wszystko odkręca. Nie wiem, czy to z tego będzie. Widocznie się. Może. O, teraz puszcza. I trzeba zrobić te hamulce na dwa koła. U tamtego nie wiem, czy będziemy na razie robić. Sprawdzałem opony do niego. Ja bym chciał kupić w granicach. Oczywiście jak patrzyłem na Oliksie, to tak w granicach te tylnie opony dwie, to od 800 zł. No to wiadomo, od 800 do tam 1000 iluś. Dlatego no nie wiem, to trzeba jeszcze przemyśleć, jak z tym kupnem będzie tych opon. Jak na razie muszę to sam robić ze względu na to, że brat jest chory. No niestety, a ktoś to musi robić. Dla niektórych ferie to czas odpoczynku od szkoły, od nauki, a dla mnie to dopiero jest nauka. Ferie. Nauka
przy naprawie maszyn oraz tego typu rzeczy. Tak to właśnie jest, tak rolnik spędza ferie. Młody rolnik, o, tak to mogę powiedzieć. Tak młody rolnik spędza ferie, czyli ucząc się. Ucząc się w domu sam. O, kurczę, te to tak pozakręcane, że nie wiem, kto to zakręcał. Tamta dolna elegancko się wzięła, a ta jedna i druga już nie. No. Także zaraz, jak ściągnę koło, będę się zajmował ściąganiem maski i błotników. A tu po prostu to już raczej się chyba nie nagra wszystko. Nie będę wam tego nagrywał. Będę zdzierał później ten lakier. No, tę farbę z tego ciągnika. Będzie się to brać i zdzierać. Poustawiam, żeby to nie poginęło. Od razu, jakby ktoś powiedział, zrób sobie porządek w tym garażu. W garażu nie będzie robionego porządku ze względu na to, że jak sami widzicie, tutaj część podwórka dokładnie jest w błocie, jak przychodzi deszcz i w ogóle jest błoto, robi się, dlatego to wszystko będzie robione. Ten garaż zostanie, tak jak mówiłem, wspominałem na live'ach, nie tylko, wyburzony, a postawiony nowy i razem tutaj wylane będzie wszystko porobione. Dlatego też nie opłaca mi się to sprzątać, ze względu na to, że... Ło. Te dwa obciążniki swoje ważą. Ze względu na to, że... Będzie po prostu to, myślę, w tym roku zrobione. Przedłużony będzie, nowy garaż będzie zrobiony, że wszystkie maszyny będą już w garażach, no bo jak sami widzicie, dwie przyczepy, nowe brony, kultywator, talerzówka, no i też rozrzutnik oraz prasa, która jest przykryta, no i inne tego typu rzeczy po prostu stoją na polu, a trzeba to zrobić, żeby było w garażu. No, jak widzicie, aha, tu to w ogóle już nawet nie trzymało. Trzeba sobie tutaj zrobić kreskę gdzieś. Kurczę, tylko nie wiem, czym tu zrobić, żeby po prostu założyć to z powrotem tak samo. Ale już widzę właśnie, że... Muszę sobie przytrzymać z drugiej strony kluczem. O nie, odkręci się. No, słuchajcie, no, poluzowały się. I to wszystko latało. Nie widziałem tego wcześniej, dopiero teraz, przed przejazdem tych ciągników, przed wyjazdem dokładnie tego ciągnika na pole, zauważyłem, że to wszystko lata. Czyli po prostu się poluzowały na tym. No cóż. Nie zawsze wszystkiego się dopilnuje, ale widać, że trzeba sprawdzać po kilka razy. Tam muszę klucz, a tu przy tej też muszę klucza. Tutaj sobie już naszykowałem, poszukałem, bo po prostu wszystkie klucze tego typu wywędrowały do zetora. O kurczę, trzeba sobie jakoś tam chycić. Może z tej strony, a z tamtej strony sobie chycę tym. Na tym będziemy lepiej trzymać tego. Także jak się już ferie zaczynają, czas się zabrać za remonty. A nawet takie pierdółki. Kurczę, złapało? Złapało teraz. To mnie nie złapało. Człowiek się więcej nauczy na gospodarce tutaj robiąc niż w szkole, tak to wam powiem.
więcej się nauczy w domu niż po prostu chodząc do szkoły i słuchać, a nawet nie słuchać tego, co oni tam mówią. Jednak samemu to ściągać wszystko. No, przydałby się jednak brat, ale tak jak mówię, brat jest chory. On mi tutaj jak na razie przy niczym nie pomoże. Kupił brat jeszcze lewarek, niestety go nie przyniosłem, a tak to bym wam pokazał. 10 ton chyba tam podnosi, no wiadomo, do ładowarki, do tego typu maszyn ciężkich, no bo mamy ten nasz stary, ale to lichota podnosi tyle co i nic. Nie wiem, jakoś może się tutaj to zaznaczy. Ciężnik był. O. Tak to zaznaczę. To i tak. W tym miejscu ten obciążnik. Nawet jeszcze może lepiej w razie czego. Żeby nie było problemów. Nie z tego miejsca. Też trzeba kluczem sobie chycić, bo najlepiej jak jest wszystko, nie ten kluczem, wszystko na swoim miejscu. I gdzieś go rzuciłem, chyba że z tamtej strony, tak, z tamtej strony jest. Wszystko powinno być tak jak należy.